Damian, witamy ponownie w Krakowie. Na początek powiedz, dlaczego zdecydowałeś się na powrót? Jak wiesz, że rozwiązali ze mną kontrakt w Bratysławie i po konsultacji z rodziną uznaliśmy, że najlepiej będzie wrócić do Krakowa. Rodzina moja dobrze się tu czuje, ja też się tu dobrze czuję, dlatego stwierdziliśmy, że jeśli jest ta propozycja, to czemu nie wrócić. Zapewne no, czułeś takie ciarki, gdy całe lodowisko skandowało twoje nazwisko na początku meczu. Tak, dokładnie. Fajnie jest wrócić. Fajnie, że kibice skandowali, że się cieszą i teraz tylko trzeba się odpłacić za to dobrą grą, żeby mieli radość z tego i żeby Cracovia wygrywała po prostu mecze, bo to jest dla nas najważniejsze jako drużyny. Skład drużyny nieco się zmienił. Ciężko było się odnaleźć w szatni? Czy ciężko? Myślę, że nie. Hokej jest taki, że po prostu z każdym się dogadasz. Każdy gdzieś to życie hokeisty zna w tej szatni, więc po prostu trzeba się komunikować, nie wolno być zamknięty i myślę, że nie. No, część chłopaków znam, dlatego dobrze się odnalazłem. No, sporo emocji dzisiaj, taki prawdziwy roller coaster. Jak ocenisz to spotkanie z Unią Oświęcim? Myślę, że to było dobre spotkanie, szybkie. Szkoda, że nie wygraliśmy za 3 punkty, bo była ku temu okazja. 4-3 prowadziliśmy i tak naprawdę wystarczyło spokojnie dowieść to do końca meczu. No niestety się nie udało, ale po tym 2-0 w pierwszej tercji myślę, że byśmy wzięli to zwycięstwo w dogrywce, dlatego nie ma co narzekać i już się przygotowywać po prostu na Jastrzębie na niedzielę. Przed nami no właśnie kolejny ciężki mecz na trudnym terenie. No z Jastrzębiem mamy takie trochę niewyrównane rachunki z zeszłego sezonu. No dokładnie tak, są niewyrównane rachunki, ale że tak powiem, to jest nowy sezon i nowa drużyna i myślę, że też część zawodników tak do tego nie podchodzi, ale to jest hokej i my jako drużyna na pewno chcemy wygrywać każde spotkanie i trzeba dać siebie wszystko po prostu, żeby wygrać i piąć się w górę w tej tabeli. Hokej!